A więc witam, kolejny dzień walki z 6S-em. Czyli tak, to mamy ściągnięte. O, samo odpadło. Okej, to mamy załatwione. Teraz pierwszy etap, czyli musimy to ściągnąć. To ściągnąć, mam nadzieję, że pójdzie. Który zawsze się napatrzyłem na filmiki, jak to niby robią. Tak to jakoś... No, Już to tak poszło, jak na tych filmikach łatwo. Jest zabawka. Już mi ręce podsunek. Już to widzę, że to poszło. Stare obcinaczki. One są tępe, więc nie powinienem raczej tego przeciąć. O. Czyli to tylko trzyma tutaj na takim wąskim odcinku, czyli teoretycznie nawet tymi narzędziami, co mam, dałoby radę, tylko trzeba się to dostać. I teraz... Dobra. Czyli jedna z dwóch opcji. Albo za mocno ciągłem, albo za mocno trzymam. Okej. Jeszcze jest drugie podejście. Może się uda. Mam nadzieję, że się uda. Jak coś, to będzie trzeba kombinować. Tak samo jak w piątce. Ale tu jest prawdopodobnie jeszcze faktycznie oryginalna bateria. Ktoś to robili tak, że sobie tu podciągli kawałek. O. I zaczęli zawijać o śrubokręcik, czyli wciągnąć, zawinąć, podciągnąć, zawinąć i tak mocno trzyma. No naprawdę mocno trzyma. Uwierzcie mi, że już zaczyna pękać. Ale to dalej nie chcę wyskoczyć. No i tyle. No i urwałem. Ręce całe spocone, to nie pomaga. Więc wracamy do opcji B, mamy tego przyrządasa, tego do podważania. Tu jest jakaś coś wygląda stabilnie. Aha, już zaczyna mi się to wyginać, to ogniwo. Wezmę sobie benzynkę. Widziałem, że po prostu się benzynką lekko podlewa, to puszcza. Ewentualnie to stanie całe w ogniu. Bo... Tu mam wyłączone, tak. Mam nadzieję, że nie stanie w ogniu, bo benzynka... Idzie. I tyle. Gdzie to tu wsadzić, żeby to podważyć? Jest układ elektroniczny w tym, to nie chcę za bardzo koło tego, bo może gdzieś się z wora zrobić. Jeszcze w dodatku, że użyłem tyle benzyny, to nie pomaga. Bardzo ja spróbuję tak to podważyć, zostawić.
troszeczkę podleję pod spód. Widzę tam, nawet widzę, gdzie to się trzyma. Nie jest to takie łatwe, jak to pokazują na internetach. Też zgubczyłem, bo urwałem tą pierwszą tasiemkę. Ale teraz już jest lepiej. Widzę tą drugą. Siknę mu tam trochę. Powinno się to troszkę zrobić miększe. Aha, teraz mi się jeszcze to klei do tego. Okej. Idzie. Idzie jakoś. No bateria nie wygląda zbytnio profesjonalnie teraz. Wyciągana, ale... Tak to jest. Robi się to pierwszy raz. To nie wychodzi tak, jak powinno. Okej. Masakra. Troszkę nie dziwię, że po całym tym numerze... Ja wyciągałem tutaj dużo, mi się udało z tego odkleić, a tutaj prawie, że wszystko zostało. No ale przynajmniej widać, że jest logo Apple'a na baterii. To było oryginalne. Teraz to wygląda, jakby pies przeżył. Troszeczkę naprostuję, bo się troszkę boję, że to może stanąć w ogniu. Sobie to odłożę gdzieś na podłogę. Podłogę mam wypłytkowaną, jakby miało coś się dziać, to przynajmniej się nie zapali. Przynajmniej się reszta w domu nie zapali. No, nie chciałbym puścić chałupy z dymem. No i co mamy? Zaś mamy bajzer. Na śrubokręcie się udało trochę tego wyciągnąć, więc stawiam na to, że następnym razem, jak to bym robił, to bym troszeczkę sobie tu podgrzał, tu telefon po prostu podgrzał sobie i możliwe, że ta uszczelka by była troszeczkę miększa. Aha, kamera, ja już myślałem, że obudowę wygięłem, to się łyszę, a to po prostu na kamerze. Dobra, to wyczyścimy. I teraz tak. To się zrobiło miękkie. Tutaj też jest płaski śrubokręt, więc spróbuję to jakoś tutaj powyciągać. Chodzi tak w miarę, bo to benzynka troszkę rozmoczyła. Ale chyba było warto lepiej to podgrzać od tyłu. Możliwe, że jak to gdzieś jest robione w serwisie, to jest, jak to się mówi, 5 minut, że nagrzeją, żeby się uszczelka, ta co tutaj jest wokół, puściła i zaraz od, jak jeszcze to jest ciepłe, to ściągają baterię i to wtedy idzie. Że ja zrobiłem sobie dzień przerwy mimowolnie, to się to wystygło i to teraz nie jest taki bajzel, jaki jest, ale nie ma tragedii. Wolę ten bajzel, co tutaj jest, niż to, co było. To można było teoretycznie wymienić za te świecące. To jest osobny chyba element. Ten
że ja to na drugi dzień robię, no to mi się to spajzlowało. Ale nie ma tragedii, tylko jest to pracochłonne. I zaś tak jakby patrzeć, ile to ma trwać wedle instrukcji, a ile to faktycznie trwa, no to nie była ziemia. Może, że jestem po prostu taki słaby w robieniu telefonów. No wiadomo, teraz jakbym to robił drugi raz, to by możliwe, że to było dwa razy szybciej. Dwa razy mniej bym się namęczył i też nie nakurzał się tyle. Chciałem użyć bardziej dosadnego słowa, ale nie wypada. A teraz druga strona. Zacznijmy sobie od tej strony. Może pójdzie to jakoś tak złapać, żeby to pociągnąć. O! No to chodzi, doświadczenie. Czyli jak zostanie, to idzie później to jakoś pociągnąć, tylko dużo nie zostało z tego. Aha, tutaj chyba mi się udawało ten wyrywać. Psyk. Ale to z racji, że to chyba już tak długo było przyklejone, to nie chcę za bardzo puścić. Nie wiem, czy dać na 2, czy na 1. Prawdopodobnie kiedyś będę to ponownie zmieniał. To dam na 1. Ponoć niektórzy nie dają w ogóle. Może na jakąś taśmę dwustronną. Więc jak dam 1, bateria nie powinna się przemieszczać, a ewentualny demontaż będzie raczej dużo bardziej prosty. Więc pójdę na kompromis, dam połowę. W sumie powinno się dać obydwa, bo tak to jest niby przewidziane przez producenta, ale jak mam drugi raz to samo tutaj drapać, no to się zastanawiam, czy warto drapać to, mieć dwa razy więcej roboty, niż mieć o połowę mniej roboty. Jeszcze jest opcja C, że w ogóle tam nic nie dać, ale to myślę, że jest niebezpieczne, bo bateria będzie się po prostu przemieszczała w środku. A to może doprowadzić do jakichś mało wygodnych sytuacji. Zynka daje radę. No ale się zrobił maraz, bo pędzel chyba jeszcze jest z topnika. Mam nieumyty pędzel. Jakby to dwuznacznie brzmiało. Pędzel jeszcze jest z ostatniej naprawy. No, naprawy modernizacji. W sumie filmik już jest wystawiony, ale jeszcze nie cały. Bo prawdopodobnie część filmu jest na tym telefonie, więc muszę to uruchomić, żeby drugą część rzucić. Takie cofanie się w czasie. Tutaj jest coś zrobione, a tutaj mówię o czymś, co już było. Dobra, patrzę, czy nie ma. Aha, mam jakiś czysty pędzelek. Ten już mnie troszeczkę. Jeszcze raz spróbuję. Tak. I to jakoś wygląda. Dobra. Teraz tutaj było pełno bajzlu takiego kurzu. Po prostu wezmę pędzelek i to powygarniam. Nie wiem, którędy to się podostawało, ale którędy się musiało dostać. Nie wiem. Bo nic nie uszkodziłem, raczej ten syf. Teraz się biorę za szkrobanie tutaj tego. To zajdzie też troszkę czasu na to. Więc chwilowo przerwę. I teraz ta część, jak to będę drapał, po prostu będzie zrobiona w przyspieszonym tempie, bo to jest naprawdę taka jabanina.
Teraz ja bym musiał jeszcze wziąć tutaj z środka wszystko wymieść razem z tymi kawałkami uszczelki. Chyba jest ok. Powinno być. Cały stół zawalony. I teraz ekran. Na ekranie też troszkę zostało syfu. Najpierw spróbujemy go troszeczkę powymiatać. Ok, taśmy, proszę się nie pourywać. Co tutaj? Nie wiem, mam takie wrażenie, że chyba wyświetlacz był wymieniony. Nie ma żadnego. Tu jest jedna tasiemka. Nie wiem, czy będzie to widać. Z jabłkiem. Bez jabłka. I bez jabłka. Czyli jedna rzecz jest z jabłkiem, reszta bez. Czy może być na przykład kamera jabłkowa, a reszta jest pod jabłka. Nie ma co się dziwić. Telefon nie jest młody. Więc wszystko tu się mogło dziać. Dobra. Biorę się za drapanie. Tutaj zostało trochę tej szczelki. Bo tu ma tak być. Muszę zobaczyć sobie. Co jest uszczelką, a co jest obudową. A wezmę sobie benzynkę troszeczkę najpierw. Benzynką to przelecę. A później dopiero będę próbował to czyścić. Może się odmoczy to, co powinno puścić. Widać się pomarszczyło. Nie schodzi. Ok.
stroną tutaj to trochę zmasakrowałem, ale widzę, że ta guma daje radę. Więc tutaj jeszcze będą te śrubki to trzymać, więc może to aż tak nie popsułem. Tu jest chyba jeszcze takie miejsce. Jest wyświetlacz gdzieś tu, jest takie jakby miejsce przewężone, żeby wsadzić urządzenie do wyciągania. Czyli tu i tu. Tu jest mikro jack, a tu jest od wibratora chyba przełącznik, tryb cichy. Więc jakby ktoś szukał, to tu i tu chyba się najlepiej wbić, jak to się mówi. Troszkę miejsca. Pędzelek i teraz tutaj górę. Tutaj chyba ten sam motyw, że najpierw trzeba przód wsadzić, bo tu jest taki zaczepik tu, w sumie tu. Czyli będzie trzeba najpierw wsunąć, a później sklapnąć. Żebym się zaś nie siłował, tym bardziej, że chcę uszczelkę dać i nie chcę tego zdupać za bardzo. Bo jak wyjdzie, jak wyjdzie. Okej. Okay. Zostało starej uszczelki. Znaję, że ciebie musiał się z tym dość długo bawić, żeby to wszystko pousuwać. A paznokciem też idzie fajnie. Nie czuję. Naokoło tutaj coś jest. Okej, okay, czyli tutaj jeszcze coś mi zostało. Samym pędzelkiem. Chyba jest git. Tutaj jeszcze troszkę. Coś zostało. Dobra, teoretycznie to mamy gotowe. A, i tutaj może, nie wiem, czy będzie widać. Znaczy nie będzie widać. Pod pewnym jednym kątem widać, że tu była przyssawka i tu. Czyli może być, że to jest po prostu podjebka wyświetlacza. Cała reszta została oryginalna. Nie będę w tym nic kopać, bo jest w miarę okej. Okay. Przycisk home też działa, więc... Nie będę nic tutaj, jak to się mówi, nadmiernie kopał. Teraz tak. Aha, jeszcze sobie zrobimy porównanie wagi. Nowa versus stara bateria. Będzie widać, będzie widać. Tak. Teraz tak, mamy nówkę. Nie, to było z piątki, pardon. To jest piątka. Dawać mi tutaj szóstkową. Jest szóstka. Pro Reaper. Zobaczymy, jak bardzo pro. Okay, niech się łączy. Równo. No 28,5. Okej. Okay. Ta może być troszeczkę cięższa z racji tej gumy, co tutaj jest, ale no nie będę tego chyba zdrapywał, żeby porównywać. Będzie takie zgrubne porównanie. 25,15. 28. Czyli ta nawet z tą gumą jest lżejsza.
Czyli możliwe, że to będzie miało tyle pojemności, co jest napisane. Tu jest w wattogodzinach. Niby te same. Tutaj. 6,55 wattogodzin. Tylko, że teraz cięższa. Lepsza jakość. No w sumie troszkę czasu minęło, niż to wyszło na rynek. Nawet w rękach czuć, że jest cięższe. Znowu rzucę na podłogę. Jakby się zachciało temu rozpalić ogień. I przechodzimy do osadzenia baterii. Tylko, że ja tutaj mam tyle syfu, że mi ten syf z powrotem wpada do środka. W pierwszej kolejności ja bym sobie zrobił taką przymiarkę, jak to się mówi, na sucho. Jak to ma być? Tutaj jest miejsca bardzo dużo. Wtyczka jest tu, jakoś tak. Czy to jest git? Fajnie jakby to mi wyszło, że z każdej strony wychodzi równy odstęp. I chyba sobie tą gumkę dam, żeby się wyciągało od tej strony. Będzie troszeczkę raźniej na przyszłość. Użyjemy to, co było w piątce. Teraz tak, która część gdzie? To przychodzi na baterię. Czyli to przychodzi do obudowy, czyli ja potrzebuję, tak? Tak to muszę. I sobie to dam, wyłożę na baterię. Tak. I sobie dam jeden ten paseczek. Tylko tak. I tutaj tak. Okej. Takie coś. No wyszło tak z kosa, ale myślę, że nikt nie będzie miał mi na za złe. No a teraz to. To się przykleja do baterii samej. No chodź. Mhm. Okay. Prawdopodobnie sam będę kolejny raz tutaj. Przepraszam. Sam będę na pewno kolejny raz wymieniał tu baterię, więc sam na siebie będę klnął. Aha, jeszcze zrobię jedną rzecz, co ostatnio nie zrobiłem. Zapiszę sobie daty, kiedy to montuję. 19.06.2022. Taki mam zwyczaj, zawsze sobie gdzieś coś robię. To zazwyczaj piszę sobie daty, kiedy to było robione, że jak się coś popsuje albo coś, będę wiedział, kiedy to było robione. O, zaświecę. Może będzie lepiej widać troszkę. I teraz tak. Nie ma jak. Ale sobie przymierzymy jeszcze raz tym wszystkim. I ściągnę. Czyli już to jest, jak to się mówi, uzbrojone. Włożę sobie najpierw wtyczkę. Skoczyło. Tylko, że jakoś tutaj mam mało miejsca. Bardzo mało miejsca. Tutaj ta taśma nie pasuje. Możliwe, że ona się musi tutaj wygiąć. Na ten czas tu już mam wsadzone. No w miarę odstęp tutaj jest. Tutaj też w miarę jest. Już tego nie przesunę. Sobie wyciągnę jeszcze raz tą wtyczkę. Spróbuję pod nią wejść. Ten jest dojechany. Za taśmę nie mogę ciągnąć, bo uszkodzę. A jak to wszędzie jest, nie używać metalowych narzędzi, ale chyba na samym koniuszku będę to
kobiety nie powinno się nie stać. Wezmę sobie jeszcze raz starą. No i tu jest takie przegięcie, tak zrobione, że idzie takie łuczek. Ja tego łuczka nie mam, czyli ja muszę najpierw to dogiąć. To nie jest dogięte tak, jak to powinno być. Dlatego mi to nie pasuje. Czyli muszę to tak, tak. I teraz tu wcisnąć. Ta taśma się teraz sama zrobiła. O, teraz pasuje. Troszkę mi się ciepło zrobiło, ale zawsze warto mieć, jak to się mówi, stare. Bo można zobaczyć, jak to było. Okej, okay, troszkę mi się palce zapociły, bo już myślałem, że będę musiał to wszystko pruć. A nie mam zamiaru, szczerze. Okej. Okay. Uszczelka wyrzeźbiona. Jeszcze coś zostało, teraz patrzę pod innym światłem. Ale większość syfu było na górze, więc tutaj to musiało dobrze trzymać. Tu mi trochę syfu jeszcze zostało z uszczelki. Jednak przy większej ilości światła więcej rzeczy widać. Teraz zrobimy takie coś, że to sobie jeszcze raz pędzelkiem przelecę poza kamerą, żeby... Nie chcę tego porzucać tu do środka. Tu sobie dmuchnę. Ostatni raz zobaczę, czy czasem tu zaś ktoś nie zostawił włosów. Nie chcę takich rzeczy mieć w środku w telefonie, który zostawił sobie pamiątkę więcej. Okej, okay, teraz tak, która taśma idzie pierwsza? Chyba ta. Ciekawe, czy się wceluje. Na razie tylko składam na próbę, czy to w ogóle żyje. Mam tylko jedną uszczelkę i nie chcę tego stupać. Okej, okay, to jest pierwsza taśma. Druga tu. Trzecia tu. Okej. Okay. I moment prawdy. Jest logo. Widać? Widać. Ja się czasem boję, że zaś łeb wsadzę przed kamerę i będzie tyle z tego wszystkiego. Dużo gadania, nic nie będzie widać. Okej, okay, czyli jest sukces. Chwilowy, bo jeszcze nie wiadomo, czy startnie telefon, czy nie startnie. Ale jest już sukces. Okej. Okay. I bateria też fajnie nabita. Sobie wbiję kod albo spróbuję... Aha, muszę kod. Wyciągnę sobie. Okej, okay, działa. Brak karty SIM, no tak, bo jest wyciągnięta. Zobaczymy, czy przycisk działa. Okej. Okay. Tryb cichy. Działa, wibrator działa. Okej, okay, dziękuję. Wpadają stare powiadomienia. Okej, okay. Cichy. To działa. Aparat tylny działa. Przedni, tak, to zaś jestem ja i to jest 5S, którego przed chwilą robiłem. No przed chwilą to było prędzej. Czyli działa. To sobie wyłączymy, włączymy Touch ID. Spróbuj ponownie, no mojego palucha nie lubi łapać, bo mam linie papilarne troszeczkę zmęczone. Pęk. Czyli co? Można uznać, że nie uszkodziłem, albo uszkodziłem. Coś pękło. Tu pękło. Nie wiem, czy szkło hartowane pękło.
kłop hartowany chyba pękł. Za mocno ciągłym. No ale szkło hartowane jest lepszy niż wyświetlacz. Czy to będzie widać? Nie widać. Raczej nie złapię tego. Uwierzcie mi, że tutaj szkło hartowane jest pęknięte. Czyli z tego doświadczenia warto mieć nowe szkło. Szkło hartowane kosztuje kilka złotych, jak się kupi u Chińczyka. A pęknięty ekran no, jest dużo droższy. Czyli nawet jak w tej piątce wymieniałem i siłowałem się z tym, to szkło hartowane utrzymywało cały ekran, żeby się nie rozleciał. Mam nadzieję, że tylko pękło szkło, ale to w trakcie eksploatacji wyjdzie. Najwyżej nakręcę filmik, jak będę wymieniał i czy będzie coś tam więcej uszkodzone. Dobrze, chwilowo przerywam, wyłączam, rozkładam, albo w sumie na jeden raz. Wyłączamy, dotyk też tu działa. I wyciągamy wszystkie tasiemki znowu. Przyrządasem. Pyk. No chodź, teraz spróbujemy tą. Jest więcej miejsca. I jak ta mi puści, to teraz mam miejsce, żeby tam. Pyk. Troszeczkę te gumki pouszkadzałem, ale to nie szkodzi. Dobra, ręce mi się zapociły znowu i teraz tak, gdzieś tu miałem uszczelkę w tym moim bajzlu, jest uszczelka. Bądź mądry, pisz wiersze, to chyba będzie tak. Chyba. Tu jest coś. Tu jest coś i teraz co przychodzi, gdzie, jak to się celuje. Chyba tak. Kamera. Czyli... co muszę ściągnąć? Tak? Tak. Dobra, ja sobie to tylko muchnę, bo mam tu pełno syfu. I tutaj wlazło, bo to jest widocznie elektrostatyczne. I teraz tak, zrobię sobie w ten sposób. Chcę, żebyście to też widzieli, ale żebym ja to też widział, bo mam jedno podejście tylko. Zacznę od rogu. I ten sobie może to dam z powrotem. Będzie ciekawie. Już wiem, że będzie ciekawie. Zaczniemy sobie tak. Większa płaszczyzna. Łatwiej złapać prostkę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu sobie złapiemy. Tu. Okej, jest dobrze. Na razie pasuje. Tu mi trochę uciekło, ale to chyba po prostu ta uszczelka też nie jest taka mega idealna. Wezmę palcem to lekko to usunę. Wezmę jeszcze tym przejadę, bo teoretycznie później powinno się to takimi ściskami porobić. Których oczywiście nie mam, bo nie prowadzę sklepu, robię to pierwszy raz na waszych oczach, moimi rękoma mokrymi. I teraz tak, teraz teoretycznie muszę chyba to ściągnąć i będę miał to odbezpieczone, ale widzę, że to mam całe popalcowane, więc ja sobie wezmę pędzelek i to przynajmniej trochę zrobię, tylko że ten pędzelek się sypie. No tak, najtańsze pędzle z budowlanego. To się nie ma co dziwić. To mamy gotowe. Aha,
później nie mogę zapomnieć blaszki jeszcze tam przykręcić. Widzicie, pośpiech, ja już tu bym zamknął bez tego. Okej, uszczelka. No. Co, pójdzie to ściągnąć? Aha, uszczelka mi pęka. No chodź, tak idzie. Dobra. Zawsze to wszystko na, w tych filmikach wygląda dużo, dużo łatwiej niż to jest w rzeczywistości. Tutaj to wezmę kawałek papierku. To przetrę. Bajzel zostawiam, ale no... Lepiej się uczyć na swoim niż na czyimś. Przynajmniej tak myślę. Okej. Okay. Teraz taśmy. Zacznę sobie od tej boku, teraz od tej tu. Ładnie siadło, ładnie siadło, ładnie siadło. Blaszka. Teraz blaszka chyba była tak. Tak mi się wydaje. Znowu zrobię ten motyw z bezpiecznikami. Dla was, żebyście widzieli, co ja mniej więcej robię w środku. Tak, żeby tego tutaj nie rozdupczyć. Okej. Okay. Ta blaszka jest cała jeszcze w syfie. Tak trochę palcami tylko przetrę. Mam nadzieję, że widać, co się tam w środku dzieje. Okej. Okay. Nie tak. I teraz krzyżak i małe śrubki. O, to tu fajnie czym jest, dwie naraz nawet. Tylko że ja potrzebuję jedną. Przynajmniej teraz. Okej. Okay. Chyba wiem, dlaczego było wszędzie mówione, żeby coś to trzymało samo. Na siebie przydała druga ręka. Korzystamy sobie z biorniczek z Beną. Śrubokręt wypada z rąk, no profesorka jak mało. Dobra, druga. Okay, tu widzę, że mi jakiś syfek spadł. Ajajaj. No chodź. Syfek spadł chyba tutaj jest pomiędzy taśmą. Gdzieś coś tutaj musiało być. Dobra, mamy dwie, trzy. Kolejna śrubka. Jest. Tam chyba nadaremnie odkręcałem. Wkręca, to o co chodzi? Sorki. Nie wiem o co, kaman. Śrubka nie chce złapać. Wpada. Ta. Co to było prawdopodobnie tu? Nie wiem po co to odkręcałem, ale chyba widocznie z rozpędu. Tutaj została jedna. Ja bym wziął tą. Już się zaczynają numery, że śrubki sobie podmieniam. O, ta trzyma tu. Okay, to trzyma tu. Znaczy coś widać. Co ja robię? Bo mam ręce idealnie nad tym, co robię. Kamera powinna być od boku, no ale okej. Okay.
Uczę się. Wybaczcie. Dobra, jest. Czyli mi zostały dwie śrubki i one są tutaj na zasilanie. Teraz czy zresztą nie pomylę się jakoś. O, chyba będzie tak, bo tutaj jest wycięte na tą taśmę, co jest tu. Krótsza. No chodź. Krótsza pasi tu. I teraz ta dłuższa pasi tu. Okay. Chyba można uznać, że jest poskładane i chyba powinno też działać, niż zamknę to na amen, jak to się mówi. Już uszczelka zaczyna łapać. Odpalę, włącza się, dobra. Taki może nie fachowy zwyczaj mam, ale ja wolę coś składać, jak jest włączone, bo jak coś bym zdupczył, to przynajmniej wiem, że w trakcie. Co jeszcze zrobiłem źle. I teraz mam problem tu wsadzić ten ekran. Ok. Wchodzi. Nie wiem, czy ja nie muszę to bardziej do przodu docisnąć, bo ta ramka była praktycznie na zero. Teraz spróbujemy. Będzie to chrupnięcie? Jest. Chrupło. Jest. Można uznać, że jeszcze jakby mi Touch ID złapał moje paluchy. Mam tak zużytą skórę na paluchach, że nie łapie. I to tak w każdym moim telefonie. Działa jak natura chciała. Można uznać akcję za mały mój prywatny sukces, przy którym popełniłem kilka błędów. Głównie chodziło o to wyciąganie monitorka, przedniego panelu. Następny raz tutaj i gdzieś tutaj jest. Dobra, miejscuwa, żeby się wbić i trzeba grzać. Na pewno, jak jest uszczelka, trzeba na pewno grzać. Dla was będzie w przyszłości łatwiej. Ja przynajmniej to doświadczyłem teraz, że to nie jest takie łatwe. Nawet nie mówię, jakie mam mokre ręce. Się naprawdę stresuję. To jest robione na żywca, kręcone i jeszcze będzie w internecie. Ale udało się wymienić baterię. I żyje. I nawet nie narobiłem strat poza pękniętym szkłem hartowanym. Ale jest git. Więc dziękuję za obejrzenie. Lajki, subskrypcje wskazane. Również komentarze są wskazane, jakby coś ktoś wiedział, co robiłem naprawdę źle. Niech mi napisze, że jak będę przyszły raz chciał to robić, żebym tego nie zdupał. To dzięki wielkie, do zobaczenia, do następnego.